Nieznana historia świata, Łukasz Kulak, witam Państwa bardzo serdecznie. Po raz kolejny gościem jest Wit Witold Zalecki z Niemiec, z Hamburga. Witam Witku na moim kanale już, nie wiem, po raz kolejny. Nawet, wiesz, nie liczyłem ile tych naszych spotkań było. Witam Ciebie Łukaszu, witam wszystkich widzów Twojego kanału. Tak, ja też nie liczyłem i dobrze właśnie bo to oczywiście może czasami przerazić że to już tyle tego było ale ja mam nadzieję że widzowie rozumią to i też są no ciekawi co też dzisiaj zaprezentujemy tak. w naszych rozważaniach a ja już z góry tak zapowiem że będzie się działo i będzie ciekawie tym bardziej, że tematyka będzie bardzo kosmiczna. Ostatnio zresztą zapowiadaliśmy ten nasz dzisiejszy temat, dlatego że audycja dotyczyć będzie technologii bogów od niepamiętnych czasów, z tekstów mitologicznych. No, tak są nazwane przynajmniej te teksty, natomiast według mnie to nie jest taka czysta mitologia, jakby się to co niektórym mogło wydawać mi to tak, y, że są podania, które zostały stworzone, zapisane y, tysiące lat temu, y, które odnoszą się do bogów, nie jako jakichś, y, powiedzmy, wymyślonych stwórców ludzkości, tylko do istot, bardzo często fizycznych, które przemieszczały się, y, między innymi po niebie, jakimiś pojazdami i czy wykorzystywali również jakąś technologię, która jest opisana w, w wedach, w, 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 w pismach sumeryjskich, egipskich, no, w pismach z Nowego Świata, prawda? W różny sposób. Raz jest to dokładniej, tak jak ma to miejsce na przykład w wedach, a raz mniej dokładniej, trzeba się bardziej domyślać, hmm, tak jak na przykład jest to w, w mitach sumeryjskich, co dzisiaj zresztą zaprezentuję, bo mam tutaj taką Książeczkę, która, w której znalazłem, muszę powiedzieć, kilka bardzo ciekawych przykładów tego, co tam tak naprawdę w tym sumerze się działo. Są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe podania. Witku, powiedz, bo ty w ogóle jesteś inżynierem. Pracujesz w firmie technologicznej w Niemczech już bardzo długo, z tego co pamiętam. Więc to też nie jest tak, że jesteś taką osobą, już no jakby to powiedzieć, byle jaką, potrafisz pewne rzeczy ocenić, jest to bardzo, bardzo yy, ciekawe, bo no właśnie, jak z Twojego, z Twojej perspektywy badałeś yy, historie, powiedzmy yy, starożytne, yy, greckie, prawda, egipskie, sumeryjskie yy, i powiedz mi, jak z perspektywy ty, inżyniera yy, Ty rozczytujesz te teksty? Czy widzisz tam jakąś yy, faktycznie technologie z Ziemi. czy też y, uważasz, że to są y, te teksty po prostu zawierają jakieś mniej y, dokładne czy bardziej dokładne opisy y, no, czegoś, czego w zasadzie dzisiaj nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, y, ale nie do końca chodzi o jakąś y, powiedzmy taką technologię pozaziemską? Tak, to jest y, no, taka kwestia. No, niezwykle fascynująca. Mnie to bardzo mocno fascynowało, właśnie takie podejście inżynieryjne, takie jakby spojrzenie na to właśnie pod kątem możliwości technologicznych naszych przodków. No i tu zaczyna się już od razu, tak powiedzmy. No, bardzo ciekawie, ponieważ, tak jak wspomniałeś, tu zauważyłeś, że my traktujemy te teksty jako mity, baśnie, legendy, jakieś przypowieści, przekazy z dawnych czasów, które się udało przetłumaczyć, i, i takie też e, traktujemy. To jest po prostu taki pewnik, e, który. Mm, no, uzna, uznawany jest jako pewnik historyczny, dlatego że możliwości technologiczne naszych przodków są moim zdaniem mocno zaniżane. My po prostu odbieramy, jak, jakoby naszym przodkom, taką nutkę inteligencji, pomysłowości bardzo często, degradując ich do roli jakichś prymitywnych budowniczych, czy też, może, może, może to jest może ze słowa prymitywnych budowniczych, ale budowniczych, którzy na tyle, ile mogli. Yy dokonać, dokonali i że tam się nic specjalnego nie dzieje, mhm. nie, nie, nie ma tam żadnych jakichś cudów, czy czegoś, co moglibyśmy ewentualnie uznać za, za, za technologię w tym, w takim zrozumieniu, jaką my po prostu, jak my ją rozumiemy, czyli coś technicznego. No i tutaj zaraz wspomniałeś właśnie o tej technologii kosmicznej na przykład. Czy, czy, czy... I zaczniemy mi się wydaje od, od niej, bo to jest taki wątek, który się najczęściej przewija, jeżeli chodzi o scenę alternatywną, gdzie właśnie jest takie pytania, właśnie się pojawiają, czy, czy, czy może bogowie to może jakiś przybyszek gdzieś tam z odległych mhm. światów. I, a jeżeli tak, to właśnie czym do nas przybyli. Ja tutaj muszę powiedzieć, czy, 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 czy zauważyć taką pewną kwestię. Na, na, właściwie trzeba ją zauważyć, powinno się, powinno się na to spojrzeć. Że my mieliśmy już takie w naszej historii badań tego typu zagadek, już takie inżynieryjne podejście, choćby i w latach 40. XX wieku, nawet przed wojną, mówię tutaj, mając przed wojną, mówię tu przed II wojną światową, tą, tą najbardziej znaną na historycznie nam wojną, I, i krótko po niej, gdzie na pewno słyszałeś, wiesz zresztą. O tym o próbie zrekonstruowania właśnie mit, opowieści, nazwijmy to mitów, legend indyjskich, gdzie pojawiły się takie obiekty, jak wimany. Tak. I te wimany były rekonstruowane, powstała nawet książka, już nie pamiętam autora, w których te wimany technicznie były narysowane. No i też próbowano tam po prostu ocenić, na ile ta rekonstrukcja techniczna byłaby, miałaby, jak to się dzisiaj mówi, logikę swoją, logikę budowy, logikę działania, czy, czy byłaby zgodna z prawami obowiązującej fizyki naszej, oczywiście, czy to w ogóle mogło jakby latać. No i co wyszło z tego? No, wyszło. No bardzo ja bym to tak ostrożnie mówiąc się dzisiaj tak mówi średnio to wyszło, dlatego że w rzeczywistości te obiekty według tych schematów, którzy tamtejsi inżynierowie próbowali yy, odwzorcować, no hmm. niestety tu raczej z tego nic by nie poleciało, nie wzniosło się, nie przeniosło, nie wystartowało, nie pokonało, nie osiągnęłoby by przede wszystkim yy, takich yy, powiedzmy takich prędkości, takich przyspieszeń nie pokonałoby takich dystansów, ponieważ jakie są opisane w tych właśnie wedach, nazwijmy to, mhm. czy w przekazach, bo tam są dokładne dane, to trzeba też powiedzieć, na przykład szybkość, ja tylko przykład powiem tak z głowy, któraś tam z Wimanów mogła się poruszać z szybkością ponad 5000 km na godzinę. Potem jest, jeszcze jest też wyróżniono, że te obiekty, niektóre się mogły poruszać tylko w atmosferze, niektóre mogły, były takimi jakby manami komunikacyjnymi między, między niebem a ziemią, nie, 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 niech tak będzie, i tak dalej. Ale wszystkie te schematy techniczne, no niestety, jakkolwiek by się one nam podobały, nie spełniają żadnych wymogów technologii dzisiejszej i nigdy w życiu, tak powiem to, w żaden sposób nie poleciały Chciałyby, yy, znaczy, może tak, tu trzeba pewną rzecz, cho, mhm. chociaż ja zaraz do, do tego dojdę. Nie poleciałyby, ale ja rozumiem tamtejszy punkt widzenia, właśnie z, po, z punktu, jeżeli chodzi o techniki i technologię, ponieważ trzeba powiedzieć, jak już też zauważyliśmy, że były to te rekonstrukcje, sięgają właśnie tej drugiej wojny światowej, przed i po, gdzie technologia się rozwijała i one były oczami tamtejszych inżynierów i tamtejszej nauki traktowane. I tak też, tak też jest rekonstruowano. Natomiast zupełnie inaczej ma się sprawa, gdybyśmy dzisiaj na to spojrzeli. Z dzisiejszego punktu widzenia, z dzisiejszej perspektywy naszego rozwoju technologicznego, to już to nabrałoby zupełnie innego sensu, innego innego kalibru. To było zupełnie coś innego, ponieważ my jesteśmy w stanie na to spojrzeć właśnie inaczej, na skutek naszej własnej technologii. I ja powiem ci, że schematycznie, te napędy, które tam są mhm. jakby opisane, możemy sobie dzisiaj, jeszcze możemy ich nie tak zrealizować, jak, jak, jak tam są, ale już sobie wyobrazić, w jakim kierunku to szło. I tu trzeba jeszcze dodać jedną rzecz. Ja to zawsze też podkreślam, że mity i legendy, ponieważ my mówimy o takim absurdzie, tak. Tak, tak, ja bym to nazwał. Absurdnie tak. z punktu widzenia dzisiejszej, tej twardej historii, która po prostu wyklucza taką możliwość. To jest właśnie to. Ona wyklucza jakąkolwiek technologię i obraca to właśnie w ewentualnie, no, do, degraduje to do postaci mitów, legend, baśni, przekazów pewnej kultury. Natomiast my nie zdajemy sobie sprawy, że pisarze, autorzy tych tekstów, oni nie opisywali żadnych legend, oni opisywali. Prawdziwe wydarzenia. Oni byli przekonani, że opisują prawdziwe wydarzenia. I tu trzeba jeszcze wziąć taką kalibrację tego wszystkiego, podjąć. Przynajmniej ja tak y, to robię, że również te teksty, które tam są, one prawdopodobnie, mimo wszystko, y, nie były w większości pisane przez naucznych świadków tych wydarzeń, tylko już przez przepisywane były czy przepisywane być może usłyszane w jakiś sposób przekazywane z generacji na tak. generację i dlatego tam widać pewną deformację tego i, ja, i rzeczywiście można wtedy no to legendy przekazywać nam z przyszłości ponieważ jak zwykle my jako ludzie niebieżący, no natychmiast uznamy że nie ma na to żadnych y, dowodów jednak te, te opisy są definitywnie techniczne, ponieważ są tam opisane systemy sterowania, systemy zasysania powietrza, hmm. takie, takie różne rzeczy, które w baśniach nie występują. W baśniach siada czarownica na miotłę i się unosi, hmm. różdżką się coś robi i się dzieje. Więc tam w takich klasycznych baśniach nie ma opisów technologicznych w tym sensie, natomiast tam zadziwiająco. Jest to, yy, to wygląda na próbę. Ktoś, kto nie miał pojęcia o technice, nie wiedział, jak to działa, ale yy, no, na tyle, na ile potrafił zrozumieć, starał się to opisać. Ja to przerównuję wręcz do tego, co przeszło do historii paleoastronautyki, nazwijmy mm. to tak, bo to trzeba też powiedzieć, że taki, te, te, taki terminus się tu pojawi, yy, jako cargo kult. A, tak. Gdzie opisywano elementy różne, próbowano wręcz zbudować te elementy z jakichś, powiedzmy, materiałów, które były dostępne, i mimo, że one przypominały bardzo mocno te, powiedzmy, obiekty, które naśladowały, to jednak technicznie nie działały, były bezfunkcyjne, nie były w stanie w żaden sposób dokonać tego, co oryginały, tak w cudzysłowie, dlatego że. Tamtejsza społeczność nie miała pojęcia, nie znała, nie wiedziała, nie była na tyle rozwinięta technologicznie, aby coś takiego zrobić. Ale zauważyła to. Ja myślę, że mamy właśnie w tych, w tych przekazach, właśnie ten sam problem. Ja właśnie w ten sposób to widzę. No właśnie, bo powiedz mi, bo sytuacja z tego typu, że tu na, tak naprawdę my mówimy o czasach tych starożytnych, kiedy było pismo, tak? Natomiast okazuje się, że różne obiekty takie dziwne, dosyć niewytłumaczalne, tak naprawdę, rejestrowali już w zasadzie tak zwani jaskiniowcy. Na, 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 w jaskinach na skalę malowali różne postacie, czy takie latające, wręcz bym powiedział, talerze, spotki. Czy, czy no różne obiekty, które unosiły się w powietrzu. No i to były obiekty jak najbardziej technologiczne. To nie był jakiś, nie wiem, ptak czy coś takiego, jakieś zwierzę. Tak? To, to można taką, taką opcję tutaj odrzucić. No i później wkraczamy w ten świat starożytny, i według mnie mamy tutaj taki ciekawy dosyć rozjazd. Bo z jednej strony mamy Podania starożytne, które tak nie do końca precyzują tak naprawdę o co chodziło autorowi danego tekstu, kiedy opisywał jakiś tam obiekt. A z drugiej strony mamy takie opisy wręcz jednoznaczne, które na przykład, tak jak w wedach, prawda? Mamy opisy latających miast, mamy opisy e, podróży międzyplanetarnych, kiedy na przykład Arjuna odwiedza jakiegoś tam boga e, na jego planecie, jest to opisane, kiedy Opisywane są latające pałace, chociażby. To są rzeczy, wiesz, no, w ogóle szokujące, tak? no, w jaki sposób y, ktoś, wiesz, w starożytności, tam 3000, czy 3,5 tysiąc lat temu mógł sobie wyobrazić podróż na inną planetę w ogóle. No, i, to, 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 I to są dosłowne opisy, tak? Więc mamy tutaj dwie jakby takie y, wersje. Wiesz, jed, y, z jednej strony mamy ludzi, którzy tak nie bardzo wiedzieli, o co chodzi, a z drugiej strony mamy te opisy świadczący o tych też ludziach, prawda, który, którzy, którzy, te, który, którzy te opisy s, s, spisywali, że oni jakby mieli większą świadomość tego, co tak naprawdę opisują, tak? Ja nie mówię, że oni te, te podróże chociażby, czy te obiekty widzieli na, na własne oczy, tak? Natomiast tutaj mamy też, wydaje mi się, wątek tego, że jeżeli chodzi o rasę ludzką, tak? Istniały różne rasy ludzkie, które były na różnym poziomie rozwoju, które w ten czy inny sposób były związane z tymi przybyszami, tak zwanymi, natomiast w różny sposób tutaj ich, ich, ich zrozumienie było diametralnie tutaj różne. I teraz wiesz, no jeżeli na przykład mamy w, w pismach hinduskich, mamy opisy wręcz. Mnie, mnie to zszokowało, wiesz, jak opis jest działania silnika któryś z, z, z wiman, i tam jest opisane, że jest to silnik działający z wykorzystaniem rtęci, wirów rtęci. To znaczy, chodzi o to, żeby po prostu wprowadzić rtęci w odpowiednie drgania, żeby po prostu jej działanie napędzało tą machinę. Jak ja przypomnę sobie, wiesz, badania chociażby nazistów, którzy, chociażby tutaj Pasqual Jordan czy Walter Gerlach, którzy badali wiry plazmy, no to wiesz, to, to naprawdę robi to wrażenie. To pokazuje, że to nie są jakieś tam wiesz, wymysły, jakieś tam ludzi z tam, y -y. tylko to są po prostu opisy techniczne, być może nie na takim poziomie, wiesz, zaawansowania, żeby wszystko elegancko prześledzić, jak, co ma działać. Natomiast widać, że jest tam myśl techniczna zupełnie, jest to zupełnie inna technologia, bym powiedział, opierająca się o zupełnie inną fizykę niż, niż nasza współczesna nawet. No właśnie, wiry Wiktora Schaubergera. No to tak, to tak. E, właśnie to, e, widzisz, taki wątek poruszyłeś w tej chwili, takiej próby, e, bo my zaczęliśmy od próby rekonstrukcji technicznej dawniejszych inżynierów, powiedzmy dawniejszych już dzisiaj, no, z poprzedniej epoki, z poprzedniego wieku, próby rekonstrukcji takich obiektów, bo Powiedzieć trzeba, że wcześniej, kiedy jeszcze taka technologia nie istniała, nie byliśmy w stanie, czyli w XIX-XVII wieku nikt nie był w stanie czegoś takiego zrekonstruować, ponieważ nie posiadaliśmy technologii. Dopiero później zaczęliśmy e, asocjować te opisy z jakimś technicznym e, przekazem. No i tak jak wspomniałeś, ta, e, nazwijmy to naziści, czy też. E, 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 Reżim tamtejszy wziął to bardzo poważnie. On to wziął nie tak jak, nie, nie wyśmiał się z tego, tylko absolutnie poważnie się tym problemem zainteresował i liczył na pewne zdobycze technologiczne, na, na uzyskanie pewnej przewagi technologicznej. I teraz tutaj chciałbym coś sprostować, może tak, dotyczących no. właśnie tego wątku z rtęcią, który, który opowiedziałeś. No. Więc de, de facto jest takie, że, że rzeczywiście w niemieckich ośrodkach doświadczalnych takie próby, przynajmniej ja, ja powiem, że tak, bo to, to, to jest zupełnie jeszcze inny temat. Musielibyśmy też poruszyć, na czym polega. Się widać, że zostawimy ten temat tej nazistowskiej technologii na, na jakiś inny odcinek. Ja tylko zaznaczę tutaj, że takie ośrodki były, tak zaczęto to y, próbować y, praktycznie zastosować. Na ile praktycznie, to też jest taka you know. sprawa jeszcze niecałkiem rozstrzygnięta. Natomiast de facto jest, że rtęci, dużą ilość rtęci y, gromadzono y, i na nawet do dzisiaj leżą pod wodą zatopione uboty z ładunkami rtęci, gdzie się ostrzega nurków, płetwonurków, którzy ewentualnie próbowaliby to gdzieś tam do tych wraków nurkować przed tą rtęcią, bo rtęć jest bardzo niebezpieczna. Natomiast z drugiej strony rtęć jest też bardzo cenna i bardzo droga. Gdyby taką rtęć wydobyć, to ho, ho. Natomiast co do samej rtęci, to tutaj trzeba ja czytając te plany i te powiedzmy zastanawiając się nad tym nad konstrukcją jak tam jak sobie to wyobrażano to tutaj powiedzieć trzeba że my nie wiemy czy to była rtęć ta ciecz. Ogólnie mhm. przyjmuje się że to jest rtęć ponieważ w tych opisach od próba transkrypcji i przetłumaczenia tych tekstów jeszcze w dodatku właśnie tu, tu jest nawet jak jak Dosyć dobrze znamy ten starożytny język, to jednak powiedzieć trzeba, że autorzy tamtejsi nie znali słów technicznych w tym sensie, w którym my znamy, jeżeli chodzi o tych. I tam jest rtęć opisana jako bardzo ciężka ciecz, jako powiedzmy wręcz być może metal wpłynie i tak dalej. I na skutek tego opisu. Uznano po prostu, że prawdopodobnie chodzi o rtęć, ale trzeba gwoli ścisłości zauważyć, że jest to nasze przypuszczenie, że chodzi o rtęć. Natomiast w żaden sposób nie udało się tego w 100% stwierdzić. Natomiast de facto ten opis techniczny, o którym wspominałeś, rzeczywiście zawierał taki element, że tą ciecz, tą bardzo ciężką ciecz wprowadzano w ruch wirowy. Yy, yy. I to ten ruch wirowy w jakiś sposób yy. nam nieznany, czy być może może, może agujący, czy ag jak ktoś mówi agiacja, i, i, czy, też, czy też inter y, jakoś y, współdziałający z jakimś innym pierwiastkiem, z jakimś innym aparatem, z jakimś innym zewnętrznym urządzeniem generował jakąś siłę, w tym wypadku siłę nośną byśmy tak mogli powiedzieć. My to tak sobie... Czy też tamtejsi właśnie, inżynierowie dochodzili do tego wniosku i uznali, że, że, że najlepiej w naszych warunkach jedynym składnikiem takim, czy, czy związkiem, czy, czy, czy jednym chemicznym elementem, który mógłby taki, takie coś wywołać, to byłaby rtęć. Ale jak już wspomniałem, do końca nie wiadomo, bo właśnie, właśnie jest to ten problem. Tam no, ja nie pisze rtęć po prostu, tylko jest opis charakteru i właściwości tego, tego materiału, który przypomina, Pewnych y, parametrach retencji, Dlatego y, rtęć po prostu. Ale to jest tak, to już jest takie, y, ja to tak nazwę, o narzekanie. I czepianie się na wysokim poziomie. Bo to, bo to jest jedna rzecz jest taka, że nie zmienia to zasady tego, tego urządzenia, Nie zmienia to zasady. Rzeczywiście była jakaś ciężka ciecz, którą się wprawiało w róg, która miała to już... To jest właśnie sprawa inżynieryjna. Rozwiązać problem działania. Ta właśnie inżynieria zwrotna. Bo mamy pewien opis, ale nie mamy schematu tego urządzenia. A, a, aczkolwiek schematy pojawiły się później w różnych przekazach i channelingach i kontaktach, nazwijmy to z obcymi, które okay. rzeczywiście przypominały bardzo, to jest też niezwykłe, przypominały właśnie te, te schematy, które owi, powiedzmy, wzięci, nazwijmy to, czy porwani, czy, czy kontaktowcy, jakkolwiek ich nie nazwać, dostąpili. O dziwo właśnie bardzo podobne schematy. Z sobą przywozili. Ale wracając do naszego tutaj właśnie tego tematu bardzo ciekawego, technologia bogów, to tu już samo słowo technologia bogów też trzeba zauważyć, że przypisywano tą technologię nie ludziom, nie naszemu gatunkowi, nie tak. tylko no, może tak, może, może czy ludziom przypisa? zwierzchnikom naszym. Kimkolwiek oni byli, czyli kimś stojącym wyżej od nas, Aha. lub też y, kimś, kto z nimi ściśle współpracował, był w ścisłym kontakcie. Więc y, oni używali tą technologię, natomiast ona była absolutnie nieznana i tajemnicza Chociaż dla Chociaż ludzie, ludzie, powiedzmy tak, jak na przykład Arjuna czy syn Enkiego Adapa, dostępowali. Od czasu do czasu możliwości skorzystania z tej technologii. Dokładnie. No, no, choćby, choćby się troszeczkę też powiedzmy, już nie, niekoniecznie Indie, ale wyobraź sobie, czy też, czy też um, zauważmy e, księga Henocha, gdzie również tak, Henoch tak, korzysta tak, 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 tak. w pewnym sensie z tego. Tylko tym, do, Tak, jak, no, jakby nie było korzysta, wykorzystuje, czy, czy dana mu jest. Znaczy, wykorzystuje, on je. Y Kenocha zabrali. Zabrano taką technologię. On, on, on był pasażerem tej tak, technologii. Skosztował bierny. podróży tak. y, y, z bogami czy do bogów i tak dalej, i tak dalej. Do niego też przejdziemy y, za, y, za moment. Y, ale tu jeszcze, y, bo tu się skoncentrowaliśmy troszeczkę na tych Wimanach, i rzeczywiście tu nie można odebrać im technicznego charakteru opisu. Absolutnie nie. Nadal jest to, powiem, jedna rzecz, nadal jest to zagadką, jak te obiekty, Działały. Natomiast, co się zmieniło w inżynierii, w takim odwróconym inżynier na dzień dzisiejszy, bo, bo to też trzeba powiedzieć, że wydaje nam się, że sprawa ucichła, że nikt się tym nie zajmuje. Nieprawda, ona jest, tylko że po prostu dokonują tego hobby inżynierowie, czy też hobby inżynierowie, tylko hobbyści, którzy z racji swojego zawodu często sami takie właśnie przemyślenia i wychodzą bardzo ciekawe rzeczy, ponieważ mają, my mamy do dyspozycji dzisiaj o wiele. Lepsze spektrum, wachlarz techniczny, różnych technicznych nowinek, i też yy, yy, po prostu rozwój naszej inżynierii to umożliwia. I, i to design o tych obiektów, który, gdzie wimany mają pewne kształty. Pewne, słynny dzwon, nawet tak naprawdę stupa indyjska przypomina no tak, taki to dzwon nazistowski, tak, no tak w cudzysłowie dzwon, mm. Diglockę i, i, i tak dalej. To jednak jeszcze do tego dochodzą inne, bardziej aerodynamiczne obiekty, bardziej bardziej wyglądające na to po głębszym zastanowieniu się, że były przeznaczone do lotów atmosferycznych, ponieważ posiadały powierzchnie nośne. I tak na przykład słynne Muzeum Złota w Bogocie, gdzie mamy te słynne złote samoloti, Smlody, sam, tak. samoloty, o których. Też oczywiście słyszałeś i nasi tak. widzowie na pewno też, gdzie ja powiem z mojego własnego doświadczenia, takiego, że no, mo może tak nie całkiem z mojego, ale, ale jak, jak, wie, e, chociaż się nie wiem, czy na. Kanale wspominałem, ale za moich młodych lat i czasów byłem, pasjonu, pasjonowałem się modelarstwem mhm. i wykonywałem różne różnego rodzaju modele. I to takie modele powiedzmy, działające, jak na przykład no, latające modele, jak i też jeżdżące, różne pojazdy, czyli które funkcjonowały. I ja widziałem taki model, takiego samolotu właśnie. Zrobionego na wzór tych złotych odlewów, nazwijmy to figurek z Bogoty, który miał absolutnie aerodynamicznie zdrową konstrukcję i latał, był modelem latającym. Mm -hmm. Także udowodniono, że taki, taka forma, taki design aerodynamicznie jest zdrową konstrukcją i nic jej nie, nie dolega, nie ma żadnego błędu aerodynamicznego w nim. Oczywiście ja osobiście Powątpiewam, że ten samolot dokładnie tak wyglądał, jak, jak jest na tych złotych przedstawiony. On wyglądał prawdopodobnie podobnie, ale nie oszukujmy się, mamy tu do czynienia z przedmiotem, z ozdobą. Mamy tu do czynienia z, z jakimś wisiorkiem, z jakimś, z jakimś czymś, co się nosiło gdzieś na szyi, czy, czy gdzieś tam, czy się stawiało to w, no, w gablocie, nie? Gabloce, bo nie było takich, ale gdzieś tam na widocznym miejscu, jako symbol, status taki, to był stylizowany. On miał elementy, na przykład tak jak kabina pilota. Tak to przynajmniej wyglądało. Te skrzydła były tak samo? Skrzydła, skrzydła w systemu Delta, na przykład, czyli przystosowane do lotów naddźwiękowych, ale najgorsze, tak nazwę to. Specjalnie, o tak to powiem, nazwy to najgorsze w tym wszystkim było to, że samolot posiadał usterzenie, statecznik Aj. pionowy i statecznik poziomy. Chociaż próbowano, próbowano wytłumaczyć sobie ten fenomen, to o czym mówiliśmy, że legendy, mity, baśnie i że oczywiście tamtejsi prymitywni, jakże nie, powiedzmy, kultury, po prostu sobie stylizowane ryby to były ryby ponieważ ptak to nie mógł być dlatego że, że ptak no, nie ma tego usterzenia pionowego żaden hmm. ptak nie ma takiego ptaka wszystkie, wszystkie są w takiej konfiguracji tych, tego usterzenia poziomego a natomiast on ma i poziome i, i no i też yy, uznano że jest to ryba bo ryba rzeczywiście ma taki ster nazwijmy to płetwą ogonową i tam pod płetwą ogonową troszeczkę z tyłu są takie usterzenia Powiedzmy te płetwy poziome, więc uznano, że to jest na pewno ryba. To musi być ryba, i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak ten obiekt latał, ale wydaje mi się, że gwóźdź do trumny tej teorii przybił, przybiło inne znalezisko takiego samolotu i to nie, nie ze złota. Ale jeśli się nie mylę, był to szybowiec, który znajduje się w tej chwili, tak mówi się, szybowiec z muzeum w Kairze, drewniany, który został swego czasu w XIX chyba wieku odnaleziony w jednym z grobowców w Sakarze. I on rzeczywiście bardzo mocno przypomina szybowiec ma też takie szybowcowe skrzydła tam od razu uznano, że jest to ptak. Ale problem z tym ptakiem był taki, że on, ten ptak, miał usterzenie pionowe, co nijak nie pasowało. I tak naprawdę przypominał bardzo mocno taki model, który się rzuca. Tak jak ja zrobiłem, byłem mały, robiłem samoloty z papieru, rzucałem. Więc czy to, był, czy to była, powiedzmy, Odbicie, odzwierciedlenie jakiegoś większego modelu, takiego czegoś, jakby nie było. Również ten model został zrobiony przez modelarzy, wykonany również on miał bardzo dobre parametry lotne. Oczywiście trzeba było troszeczkę proporcjonalnie zmienić, wydłużyć skrzydła i tak dalej, jeżeli chodzi o szybowca. Natomiast gdyby ten samolocik miał napęd, to jemu by te powierzchnie nośne absolutnie wystarczały. Ale ten gwóźdź do trumny. To jest to, że kiedy ten samolot, nazwijmy to szybowiec, dokładnie przebadano, w, kiedy archeolodzy dokładnie przebadali, prześwietlono go, zobaczono, jak on jest wykonany, to okazało się, że, że, że on również posiadał statecznik z tyłu poziomy, tak jak nasze samoloty mają, tylko zostały odłamane, te, czy, czy, czy odpadły z czasem mhm. i po prostu nie zachowały się, ponieważ są tam ślady. Umocowania tego pod mikroskopem udało się to od, od, yy, o, dojrzeć, że tam były zamocowania na jeszcze element poprzeczny, czyli mamy klasyczny układ tego samolotu. Ja to nazwę samolotu z całą taką na, na wiele tysiącleci, zanim Oto Lilienthal skoczył na swojej lotni. I odbył się pierwszy lot szybowca gdzieś tam pod koniec XIX wieku. Więc, więc jest to niesamowite. I tutaj bardzo poważnie, bo zauważ, że tutaj taki szybowiec jest jeszcze w miarę w miarę takim. Jeszcze w miarę można przymknąć by oko na to, bo jeszcze, jeszcze moglibyśmy, jeszcze, jeszcze ta nauka tak przymyka na to, no to może jednak by, może jakaś zabawka w formie zabawki, tak jak na przykład usilnie się próbuje Indianom Ameryki Południowej wcisnąć, że że oni znali koło tylko robili zabawki z tego z tego, z tego, z tego robili sobie taki wózek zabawki jakieś to to nie wykorzystali tego też wiemy że nie całkiem tak było ale próbujesz taką narrację stworzyć jeżeli chodzi właśnie o taką i ja o tym mówię dlatego bo my mamy z jednej strony te przykłady których ty wspomniałeś właśnie w opisach tekstach, tak. natomiast tutaj mamy artefakty, których możemy dotknąć. Mamy te, te odlewy ze złota czy, czy odlewy czy w sumie wykonane, wykonane ozdoby, jakkolwiek były one wykonane. Natomiast tu mamy rzeczywiście taki samolot. Ja gdzieś czytałem, ale też już dawno temu, już nie wiem w jakiej, jakiej publikacji, że takich samolcików jest więcej. Że nie tylko, nie tylko były znalezione, miały być w Egipcie, ale także w Ameryce Południowej były znajdowane i tam odbyła się taka próba Kiedyś taką ktoś hipotezę wysnuł, że być może takich szybowców używani, używali Indianie, aby skoordynować. To jest bardzo, bardzo taka teza, czy też hipoteza, bardzo już powiedzmy. No, trzeba mieć troszkę fantazji, żeby ją uznać, ale ciekawa z jednej strony, mhm. że wykorzystywali te szybowce, aby skoordynować rysunki na płaskowyżu NASKa, Naska. Mhm. z góry na przykład, to była mhm. taka możliwość. Balony próbowano robić i próbowano też zastanowić się, czy taki szybowiec mógłby, e, mógłby latać, ale to, to są nasze takie dywagacje. De facto jest, że ten tak. drewniany samolocik e, tam, e, yes. tam istnieje. Następną rzeczą, którą to jest jedna rzecz, to mamy też o tych y, 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 wspomniałeś o, o prehistorii jeszcze kompletnie, zanim cokolwiek, y, tak. zanim co, to najwcześniejsze ślady, czyli rysunki naskalne tak. y, neandertalczyków i, i tego, tej kultury, mniej więcej y, właśnie odzwierciedlające obiekty, które jako żywo przypominają nasze słynne UFO. Które tu i ówdzie ma się mhm. pojawiać i, i, i bardzo podobnie wyglądające, wiszące w powietrzu. Również tu są interpretacje, y, gdzie usiłuje się jako wytłumaczenie uznać y, tak zwane odloty szamańskie za pomocą różnych środków mhm. odurzających i. I w pewnym sensie takie wizje, które spowodowały właśnie tego typu, zmarnotytowały się jako właśnie taki, takie rysunki. Ale to są właśnie to są rysunki, to są też rzeczy namacalne. Ja to też zaliczam do artefaktów, ponieważ istnieją już. Oprócz tekstu jest jeszcze rysunek. Tu mamy modele wręcz takich obiektów, ale jeszcze mamy też rekonstrukcje bardziej poważniejsze, słynny Józef Blumierz, który A, tak. na, pewno, na pewno ci coś mówi i, mhm. jego, i jego pojazd Ezechiela tak byśmy tak. mogli, mogli co o tym sądzisz? Ja teraz zadam ci pytanie na, na temat tego obiektu. Wiesz no, to nie był człowiek byle jaki, to był człowiek, który współpracował z NASA. I no oczywiście. Twórca, jest... twórca, twórca kilku patentów między, tak. innymi, między innymi tych słynnych kół, które ten, mhm. ten, ten obieg był wyposażony tak. Tak, tak na marginesie, że oczywiście wiesz, no to jest jego interpretacja. Natomiast co tutaj jest dla mnie najbardziej interesujące, że on jednak pochylił się nad tymi opisami i starał się je zrozumieć jako opisy techniczne, a nie jakieś wymysły, wiesz, jakieś nie wiem, re religijne, jakieś wiesz, jak ja, to, co ty powiedziałeś, to z tego wyłania się taki obraz tych naukowców, wiesz, archeologów, historyków, gdzie jest, jakiś, jest jakaś niewiadoma tak, zagadka, oni się nad tą zagadką na początku pochylają, zaczynają kombinować. Jak wychodzi na to, że w sumie to okazuje się rzeczywistość zupełnie inna, niż oni zakładają, to się z tego pomalutku wiesz, na początku jakaś, jakaś jest postawiona hipoteza, jak się okazuje, że ta hipoteza nie bardzo ma sens, to oni się tak wycofują, jakby sprawy nie było. Więc pytanie, jak to są w ogóle naukowcy, kim są ci ludzie, którzy tłumaczą nam historię, tłumaczą nam e, rozwój cywilizacji, powiedzmy, e, sprzed tysięcy lat, którzy uważają, że było tak czy inaczej, a tymczasem okazuje się, że mm, no, nie są w stanie poradzić sobie z wieloma tak naprawdę zagadkami e, tych naszych... Y, Przodków, wiesz, kimkolwiek oni, kimkolwiek oni by nie byli. I tutaj jest też bardzo ciekawa rzecz, że jeżeli faktycznie te opisy techniczne, jak Blumrich dokonał tego, tego rysunku na podstawie tutaj opisu Ezechiela tego pojazdu, no to też to pokazuje, że właśnie być może to jest prawidłowa droga którą powinniśmy iść, jako ci, którzy rozczyty, próbują przynajmniej rozczytać tą historię, naszą starożytną, też, też prehistoryczną, że być może w ten sposób należy traktować tych naszych przodków sprzed tysięcy lat. Nie jako, powiedzmy, prymitywnych ludzi, którzy uprawiali warzywa, owoce, wiesz, budowali jakieś tam sobie szałasy i tak dalej. Ludzi technicznie wykształconych, bardzo głęboko wykształconych, którzy mieli być może i dużo większe osiągnięcia techniczne, technologiczne niż my współcześnie mamy. Wiesz? I to jest, bo to też jest taki, taki fakt, że my patrzymy na wiele rzeczy z perspektywy naszej, tak. Natomiast perspektywa tych ludzi, wiesz, którzy żyli wcześniej, to my tego do końca nie, nie jesteśmy w stanie y, y, opisać, co oni myśleli, jak postrzegali pewne rzeczy. I jeżeli mam tutaj y, taką sytuację, że być może faktycznie y, Ziemia została tak, jak w wielu przekazach jest, to rozmawialiśmy o książce Martina Gruna o, o misji, tak? że być może faktycznie gdzieś we wszechświecie jest, są jakieś, są cywilizacje, y, które w przeszłości, Odwiedzały między innymi Ziemię, naszą planetę, i być może te opisy właśnie w tych starożytnych księgach, podaniach, dotyczą właśnie tych relacji. Być może faktycznie, wiesz, bo my też postrzegamy rodzaj ludzki jako nas. Natomiast być może we wszechświecie jest, to co jest w pismach wedyjskich, wiele takich rodzajów ludzi, którzy wyglądają podobnie do nas nieraz się różnią, nieraz się bardzo różnią, bo jest na przykład taka rasa ludzi yy, opisana jako ludzie-ptaki. Yy, no. I jest to bardzo słynny motyw w ogóle, i przecież Apkalu ci Sumeryjcy to byli ludzie-ptaki. Na Wyspie Wielkanocnej pojawia się ten motyw, yy, na nowym, w Nowym Świecie, więc być może po prostu chodzi, chodzi mi ogólnie o to, że my postrzegamy historię naszą w bardzo taki okrojony sposób. I gdybyśmy m, przeczytali te teksty, y, powiedzmy, y, przetłumaczyli je najpierw odpowiednio y, językiem takim technicznym, to wtedy byłoby to zupełnie, y, to byłoby zupełnie, wydaje mi się, inna historia. I Bo przecież taki archeolog, czy, czy wiesz, historyk, który tam tłumaczy, nie wiem, język akadyjski, sumeryjski, y, jakiś inny język egipski, hieroglify i tak no dalej, to on nie ma wykształcenia technicznego, niż, y, więc cóż on może opisać? On, on, powiedzmy, nauczył się jakichś tam teorii sprzed 30-40 lat, które były obecne, zaakceptował je no i na, ten, na tej podstawie on postrzega ten świat sprzed tysięcy lat, ale tak nie musiało wcale być. To jest podstawowa, podstawowa rzecz, tym bardziej, że tak jak w Mahabharacie są opisy naprawdę no, jednoznaczne, wręcz, że, że ludzie doświadczali zupełnie. Innych, jakby zupełnie innej rzeczywistości, bym powiedział, niż to się wydaje. Jak taki cytat przytoczę z, z Mahabharaty. Król miał pięciu synów, którzy nie mieli sobie równych pod względem siły i męstwa. Ci odważni książęta zostali władcami pięciu stanów, których stolice nazwano następnie ich imionami. Potomkowie króla Wasu założyli dynastie, z których każda miała długą historię. Ich ojcem był król, który podróżował wszędzie swoim boskim, niebiańskim statkiem, podarowanym mu przez pana Indrę. Uwaga, podróżując z planety na planetę, spotykał na swojej drodze piękne gandarwy i urocze apsary, które zbliżały się do niego i spełniały jego pragnienia. No to wiesz, jakby, jakby zapytać takiego. Hmm, Człowieka, który jest wykształcony, powiedzmy tak, w tym kierunku, jest y, znawcą na przykład literatury y, wedyjskiej, takiej hinduskiej, no to on by też nie do końca pewnie potrafił to wytłumaczyć. I y, z wieloma, ja, ja, z takimi ludźmi się spotykałem przecież y, niejednokrotnie i oni bardzo często rozkładali po prostu ręce, jakim takie teksty przytaczałem. Pytałem się, czy to jest możliwe, że na przykład my źle interpretujemy te teksty, że powinniśmy to robić w bardziej techniczny sposób. To oni, wiesz, on powiedzieć, że w ogóle, no... Nie no będę niestety, wiesz, niestety, niestety tak jest. To jest właśnie też taka, taka bolączka, że po prostu, po prostu są elementy, które właśnie w tej archeologii występują i mają definitywnie techniczne podłoże, ale no archeologowie raczej nie widzą w tym, bo to technologii trzeba też umieć dostrzec. To nie jest też takie, takie proste. Trzeba zobaczyć, jak to jest wykonane sama, sama. Dlatego ja bardzo cenię sobie archeologię eksperymentalną, która próbuje, hmm. czy też wiele rzeczy hmm. nam właśnie przynajmniej udowodniła. Wracając jeszcze do. Józefa Blumirsia i jego obiektu, to ja ch ch jeszcze chciałbym dodać, że obiekt nie tylko był narysowany, ale też zbudowano model. Ale zbudowany. Upadany tak. w, w tunelu aerodynamicznym spełnił wszelkie warunki e, aerodynamiki. Mało tego, okazało się, że, przy, przy, że nawet był w stanie e, przekraczać barierę dźwięku, przynajmniej aerodynamicznie byłby w stanie, i nie wywołując fali uderzeniowej. To jest też e, bardzo ciekawe. A sama konstrukcja Blumirsia. Przypomina, to było w 60-tych latach dokonywane, to zauważ, że ona wygląda jak dzisiejsze drony. No toż dzisiejsze faktycznie. drony praktycznie są kopią tego, można powiedzieć, trochę są inne proporcje, ale można powiedzieć, że bardzo są zbliżone do tej konstrukcji. I no, jest to dla mnie już niesamowite, jak daleko Blumir potrafił to. Tą, tą, ten rewers inżynieryjny dokonać, który dzisiaj praktycznie w praktyce można kupić sobie w każdym sklepie. Ale co jest jeszcze ciekawe, kiedyś Blumir był na jakimś takim spotkaniu, gdzie ten obiekt zademonstrował, gdzie po prostu pokazał analizował. To właśnie to był ktoś, kto... A propos trzeba powiedzieć, że, że Blumierz na początku nie wierzył w to, w taki opis techniczny. Ktoś mu to o tym powiedział na temat właśnie tego widzenia Ezechiela i on absolutnie on mówi, że to jest, jest jakiś absurd, tam nic technicznego nie ma, tam ląduje jakiś obiekt, zwierzęta machają skrzydłami, koła jakieś się tam kręcą, burza jest, gromy, nic tam nie ma. Prorok pada na kolana i ma widzenie, ale jak zaczął to dokładnie przeczytać, to wtedy mu otworzyły się oczy, tak powiem. i na jednym z takich właśnie spotkań y, spotkał drugiego y, takiego pana Hans i pan Hans Herbert Bayer zrekonstruował na podstawie księgi Henocha ową świątynię, którą Henoch miał tam y, y, y pomierzyć linijką, czy, 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 czy czymkolwiek mhm. to było, tak nazwijmy to kolokwialnie linijką, zmierzyć i gdzieś zbudować w jakimś innym miejscu. Dlatego właśnie między innymi jedna, i, i zabrano go na pokład takiego obiektu i być może właśnie wygląda na to, że zabrano go właśnie na ten sam rodzaj obiektu, który zrekonstruował Blumierz, który widział Ezekiel, czy Hezekiel, jak niektórzy mówią, tak samo jak Henoch, a być może ten, to też Aha, trzeba. Też, Ale to już można, to, to już tam y, dla specjalistów, powiedzmy, do Natomiast co ciekawe, on tą świątynię zrekonstruował według właśnie tych miar. Również Blumir zastanawiał się nad wielkością i odkrył tam też różne, y, po prostu wydobył z tego tekstu parametry. I co ciekawe, kiedy postawiono te obiekty obok siebie, w tą świątynię i, tą, i ten obiekt, Blumisz, y, widząc to, podniósł ten swój obiekt i włożył go do tej świątyni. I, I ten obiekt pasował jak ulał w tą świątynię, zamykając kompletnie tym swoim dachem, zadaszeniem, kładąc jakby dach na tą świątynię. Także on lądując jakby zamykał tą, tą, tą swoją kopułą sufit że tak powiem, tak nazwijmy to tak i stworzył tworzył z tym obiektem, z tą świątynią jedną całość, co daje nam znowuż Pewną y, możliwość do zrozumienia, do czego ta świątynia ma, że nie była to żadna świątynia, być może, oczywiście ja tu chcę zauważyć, to jest takie domniemanie, oczywiście, trzeba to zrozumieć. Wygląda to raczej na jakąś stację obsługi takiego pojazdu. Być może warsztat, w którym się go przygotowało następnego lotu, tankowało, i tak dalej, i tak dalej. Bo, bo problem, jest, problem w tej technologii bogów jest taki, jeszcze jeden właśnie zapewnienie logistyki tym obiektom. I, I takie właśnie świątynie, które wszędzie były budowane, mogły być w swojej naturze, nie były żadnymi świątyniami, tylko właśnie takimi stacjami obsługi logistycznej. Ponieważ my nie wiemy, jakim paliwem te obiekty, jak już wspomnieliśmy, rtęć czy nie, rtęć, nie wiemy i nie wiemy, jaki zasięg miały te obiekty, jak długo potrafiły się utrzymać, i tu chodzimy do następnej kwestii. To też wspominaliśmy troszeczkę, tak uszczypnęliśmy tego w naszym ostatnim, w, naszym ostatnim, w naszej ostatniej rozmowie, gdzie zauważyliśmy, że kiedy, kiedy omawialiśmy Dwunastą Planetę, troszeczkę zahaczyliśmy o, 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 o Sitchina. Saharię Sitchina i jego koncepcję. To zauważyłeś, że on mówił tam o rakietach, dymach tak, głównie, tak. Tak. i to, i to porównałeś to właśnie do lat właśnie tych epoki, w której on żył, gdzie właśnie rakiety, i to, więc on to tak o, podpasował to pod ten opis. Podobnie jak Blumir to zrobił, oczywiście, troszeczkę, on trochę na wyrost, ale też podobnie jak owi inni eksperci, którzy próbowali zarekonstruować Wimany. Ja się temu nie dziwię, to jest, my, ja robię tak yeah. samo, zastanawiam się nad tym, tylko nasza technologia troszeczkę posznęła. Ale trzeba dodać jeden pewien jeszcze element do tego. Również yy, w opisie tego obiektu He Hezekiela i, i Henocha tam też Blumierz doszukał się wymiany elementów tego obiektu w pewnym momencie i on twierdził, że załoga próbowała być może zatankować ten obiekt, co dałoby nam do myślenia, że jednak taki zasięg tych obiektów nie był wcale taki duży, mhm. że one spalały być może jakieś paliwo. paliwo tak. Jeżeli, jeżeli tak było... Jeżeli był jakiś chemiczny, substancja chemiczna, to nie jest wykluczone, że te obiekty dymiły, wychodził z nich ogień, z tych dysz napędowych. Akurat w, w przypadku tego obiektu Blumirsia były napędzane raczej był to obiekt napędzany, napędzany. powiedzmy, powiedzmy Miał śmigła tak jakby jak, to śmigłowiec, co niech tak będzie, taki dawniejszy. Jakimś rodzajem, jakiś tam silnik musiał w nim być, jakiś jakiś źródło napędu. Natomiast te inne. Obiekty, które opadały z niebios, bo tu też trzeba, w Machrabacie właśnie jest to opisane, bo też próbowano, próbowano wcisnąć, wcisnąć taką teorię, a ja to nazwy wcisnąć, bo, bo to było tak na wyrost moim zdaniem, że to chodziło o niebo, a niebo, no wiadomo, jest czymś imaginarnym, gdzieś niekoniecznie materialnym, więc, więc one były w niebie, ale nic bardziej błędnego. Tam pisze dokładnie nie w niebie, na firmamencie. Tak, były te jest, obiekty, jest, czyli jest, definitywnie jest, jest fizyczne jest. umiejscowienie tych obiektów. Nie ma tu dwóch zdań. I teraz jeszcze cofniemy się te tysiące lat do tyłu. Pamiętajmy, że czym to jest gigant, nawet 3000, 5000 lat? To, 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 My mówimy tu o początkach naszej cywilizacji, tak. ale, ale de, de, de facto. Plesko. De facto trzeba powiedzieć, że jest to gigantyczny okres czasu. Zobacz, jeżeli spojrzymy na naszą technologię dzisiejszą, jaka będzie ona za 5000 lat? Trudno mi sobie wyobrazić. Mm, jaka, mm. Niewyobrażalnie wręcz. Jeżeli, jeżeli postęp będzie tak samo, tak samo do przodu mknął jak teraz, to, to ja nie jestem w stanie powiedzieć, co będzie za 100 lat, za 10 lat, za 15 lat, jakie będą, powiedzmy, nowinki techniczne się pojawią. Teraz wyobraź sobie, że również tamte cywilizacje, również on bogowie bogowie technologię mogli rozwijać. Dlatego tak. ja bym się nie dziwił, że, że właśnie takimi obiektami napędzanymi na śmigło e, unosić. Tak jak my byśmy dzisiaj helikopter. Gdybyśmy odwiedzili jakąś planetę, na przykład zobacz. Na Marsie zlądował lądownik i z niego wypuszczono helikopter. Mhm. Pojazd właśnie taki, który. Aerodynam, aero, no, atmosferyczny, po prostu w atmosferze, był w stanie w atmosferze Marsa się poruszać. Tak. Więc ja się nie dziwię tym dymom. I tym rakietom i, chemi i chemicznym, tym bardziej właśnie, że, tak jest, że te świątynie były rozlokowane. Można było to uznać. Ja rzeczywiście, oczywiście, mogą mi widzowie zrobić, że ja fantazuję, oczywiście, że fantazuję. Mam prawo do fantazjowania, ponieważ przynajmniej przynajmniej staram się to w jakiś sposób wytłumaczyć. Natomiast mhm. ta archeologia i nauka, ona mi na to nie odpowie. Ona się. nabierze wody w usta i powie tak. maksymalnie, że nie wiemy, a my możemy sobie pozwolić na to, że my też nie wiemy, ale możemy domniemać. Jak już ktoś powiedział, nie wiem, Choć się domyślam. I, i, i ja się absolutnie nie dziwiłbym. Tym bardziej, jeżeli zobacz sobie taki obiekt właśnie w przypadku Ezechiela, czy Hezekiela, czy Henocha, to absolutnie odpowiadałby takiemu lądownikowi, którego by się wyrzucało gdzieś mhm. z przestrzeni, który przebijałby atmosferę i kiedy by ją przebił, bo on się do tego idealnie nadawał, jego kształt idealnie się nadawał do Wejście w atmosferę, przebicie tej atmosfery, a kiedy już był w gęstych wartach atmosfery, otwierał te swoje skrzydła. Jak na przykład y, taki y, y, transportowy śmigłowiec, nazwijmy to, amerykańskiej armii Osprey, który właśnie ma takie rotory rozkładane, który składa się, tak, jak transformer się rozkłada w ten sposób. I w atmosferze poruszał się już na śmigłach. Nawet teoretycznie można by się pokusić, że nie, nie potrzebałby do poruszania tych do lądowania. W ogóle napędu tych czterech rotorów, mogą wykorzystać zjawisko autorotacji, tak to się nazywa. Czyli szybkość opadania tego obiektu. Wprawiałaby w ruch wirniki, hmm, które tak. generowałby siłę nośną i hamowałby opadanie, taki spadochron aerodynamiczny by się wytworzył, więc, więc on nawet nie musiałby. Problem byłby ze stardem oczywiście takiego no obiektu, tak. ale jeżeli chodzi o samo zlądowanie, jak najbardziej, bo to bardzo ekonomiczne, bo nie musiałby zabierać paliwa do tych silników. Tak jak prom kosmiczny Space Shuttle lądował również siłą, wykorzystał energię kinetyczną, którą, którą posiadał, ponieważ z wysokości zjeżdżał na Ziemię bez żadnych silników, tylko lotem ślizgowym, tak zwanym, czyli szybował. Więc i teraz, teraz mi, ja zastanawiając się nad tymi kwestiami, doszedłem do wniosku, że tutaj właśnie dlatego uznaję, że ta historia, teoria, hipoteza, i Siczyna, który jest tak atakowany, nielubiany, i, i bardzo łatwo wstawić komuś w usta różne słowa i bardzo łatwo kogoś ocenić, nie analizując do głębie, do głębie zasady, którą tam wprowadził, czy też koncepcji. Bo ja się też z wieloma Siczyna poglądami nie całkiem y, zgadzam, ale daleki jestem od y, powiedzmy stwierdzeń, że oszukiwał, wprowadzał w błąd. Bo teraz zauważam, Zauważ, że mamy taką sytuację, de facto, która rzeczywiście zaczyna się w naszej rzeczywistości manifestować. Ta dwunasta planeta gdzieś jest tam w zasięgu praktycznie naszych teleskopów. Jesteśmy w przededniu detekcji jakiegoś dużego obiektu. Czy to jest ten Nibiru, czy, czy nie? Zostawmy to. Ale te orbity mniej więcej pokrywają się z, z, z tymi, powiedzmy, legendami, przekazanymi powieściami. I załóż, załóżmy, że jest tak, jak on mówił, że kiedy się ten Nibiru zbliży, tylko wtedy bogowie mieli możliwość, Możliwość przeskoczenia. Tak. I wtedy takie. Dlaczego? Sam, sam ten tekst, że tylko wtedy była możliwość ich pojawienia się oznacza, że nie dysponowali technologią taką, nawet mogli wysłać sondę, powiedzmy, z Nibiru na ziemię, ale być może mieli problemy z wysłaniem statku załogowego, ponieważ dystans był zbyt duży. Zbyt wolno ten, ten pojazd by leciał. Leciałby prędkością relatywistyczną, czyli żadne, nie byłoby tam żadnej technologii takiej, takiej o której właśnie wspomniałem, że my patrzymy teraz o, oczyma naszej technologii, nie o, oczyma e, e, technologii sprzed, sprzed 50-60 lat, kiedy tamtejsi tak. żołnierzyrowie to kiedy zastanawiamy się nad lotami międzyplanetarnymi, to my posiadamy technologię wystrzelenia obiektu, który, które docierają do najdalszych zakątków naszego Układu Słonecznego. A więc problem jest z wysłaniem człowieka, ponieważ trzeba zabrać atmosferę, w której oddychamy, oraz zapasy żywności. Więc jest, byłby taki lot w dzisiejszej nie tylko niebezpieczny, ale dzisiejsza, dzisiejsza technologia ma problemy z zapewnieniem mu po prostu habitatu, który, dzięki któremu mógłby przeżyć taką podróż. A teraz wyobraź sobie, że, że mieliby z jakiegoś Nibiru lecieć latami, może zamknięci w jakiejś puszce. Ile by mogłoby, ile tych, tych bogów mogłoby się tam zmieścić? I ile tego pożywienia, żeby było tam załadować? I jak długo? Ale sytuacja zmienia się radykalnie, kiedy taki obiekt, cała planeta wkracza do naszego układu słonecznego. Dystans się brachialnie zmniejsza. I, i ja uważam, że technologia tamtejszych bogów mówiąc właśnie o mhm. była tylko nieznacznie wyższa od naszej technologii. Teraz. My dobijamy powoli do ich technologii, my dochodzimy powoli do e, poziomu technologii bogów z Edenu. Tak to, tak to. A, a nie sądzisz, a nie sądzisz, że ta technologia również tych właśnie tak zwanych bogów była zróżnicowana? No bo z jednej strony mamy te opisy właśnie wiesz tych statków tak zwanych samowystarczalnych statków Matek z Mahabharaty. Mamy opisy swobodnej tak naprawdę podróży międzyplanetarnej. A tu dochodzimy do tego, do tego właśnie Sicina si si Sumeru. Tak. I faktycznie tam też są bardzo duże bardzo dużo z takich opisów, gdzie ten czy inny obiekt wyrzucał na przykład deszcz, siarki za sobą czy jakieś właśnie takie efekty były które zdradzają działanie jakiegoś silnika spalinowego, Chemiczne. tak? Tak, tak i to też jest, ja też na to zwróciłem uwagę i faktycznie jest taki kontrast między tym, co możemy przeczytać właśnie w Mahabharacie chociażby i w pismach sumeryjskich, czy myślisz, że mogło być tak? Ja, ja myślałem, że na przykład mogło być też tak, że mm, mogła być jakaś grupa powiedzmy rozbitków, Którzy musieli tutaj zlądować na naszej planecie, koniec końców musieli się jakoś osiedlić, no ale technologii jako takiej ze sobą nie zabrali. Więc musieli to w jakiś sposób odtworzyć tutaj na ziemi tą technologię. Po to im byli ci ludzie, tak, zwani czarnogłowi, jak to sumerowie siebie sami nazywają, żeby po prostu, no, w jakiś sposób pomóc im, czy to w wydobyciu surowców, czy w budowie, wiesz, infrastruktury i tak dalej. I, a z drugiej strony mam tą, tą cywilizację właśnie, która, która opisana jest w Mahabharacie, gdzie no, mamy inny jakby rodzaj ludzki, um, bardziej rozumny tak. i technologia też jest inna. Tak, ja mam na to takie wytłumaczenie. Oczywiście też mi jest to, też zauważyłem to, ten problem, problem takiego zróżnicowania technologicznego. Ja uważam, że rozwiązaniem tego problemu, gdybyśmy chcieli próbować z naszej perspektywy zastanowić się, dlaczego mamy taką różnorodność. Na pierwszy taki rzut jakby można zasugerować, że były to różne cywilizacje, i, i tym sposobem. Mogłyby one ewentualnie dysponować różnorodną techniką, albo stać ewentualnie na, róż, na różnym stopniu rozwoju swojej uh -huh. techniki i technologii. A myślę, że tak nie jest. Myślę, że nie, znaczy, nie wykluczam, ale myślę, że chronologia jest taka, że te wedyjskie historie, indyjskie, nazwijmy to, uważam, że są o wiele starsze. Aha, czyli opisują jakąś. O wiele osobę. starsze. A to, co ty właśnie zauważyłeś, to w sumie tak samo, że. Zobacz, że w Machrabacie yy, miasta na firmamencie, czyli stacje, habitaty, które krążyły wokół orbity, zostały zniszczone w wielkiej wojnie. Mm -hmm. Zostały zdezintegrowane. A tym sposobem zaplecze i świat bogów przestał istnieć. I tu można tą koncepcję, którą mówisz, i oni, i bogowie stali się rozbitkami, stali się zależni. Posiadali wiedzę, i teraz ja powiem. Ja powiem ja powiem tak, z mojego doświadczenia, wyobraź sobie, że, że jutro się wali świat i nie ma, i y, 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 nie mam nic, ale coś nie, coś mam jest. tutaj. Więc może nie zbudowałbym y, silnika spalinowego. No bo jak, może nie zbudowałbym y, jakiegoś, nie wiem, y, rakiety. No może rakiety jeszcze, jeszcze kto wie, chemicznie, ale na pewno bym. Y, Spróbował przynajmniej zbudować maszynę parową. Mhm. Jak, aby choć, choćby napędzać jakiś generator, może elektryczny, później, aby mieć prąd. Od tego bym zaczął, jakiej, 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 jakąś, jakąś turbinę parową, albo nawet tłokowy silnik parowy, który jest bardzo prosty. Konstrukcji, nie wymaga aż takiej dokładności i stosunkowo prymitywną technologią, tak w cudzysłowie, można by ją zbudować. Już, już Grecy zbudowali maszynę parową, tak jest tak. ona opisana, także, także od tego bym zaczął. I w tym momencie mamy maszynę, która dymi, wyrzuca dym z siebie, parę, dmucha. I dla tych ludzi, dla, dla, powiedzmy, byłaby też nie, to niezrozumiałe. No tak. Nie, W żaden hmm. sposób. My byśmy mieli to wytłumaczenie, bo tu jest ten czas, jest pewnym, y, pewną barierą. My widzimy tą machrabatę i te sumeryjskie mniej więcej dosyć blisko siebie, ale nawet blisko siebie oddzielone o tysiąc lat od siebie, hmm. będzie już bardzo dużym, y, to będzie dziesięć... Pokoleń, więcej niż 10 pokoleń, tak powiedzmy, powiedzmy tylko tak statystycznie 10, bo tam będzie z 30-40 pokoleń, y, trzeba realnie rzecz biorąc, biorąc pod uwagę upadek infrastruktury y, i zabranie tych wszystkich dobrodziejstw cywilizacji, więc też y, y, długość życia, y, wojny różne i takie y, koncepcje, y, regres y, technologiczny, więc to by wystarczyło absolutnie do do Sprowadzenia z, z powrotem, zretugowania możliwości technologii, ale, ale idee byłyby i ci inżynierowie byliby w stanie na tyle, ile by mogli, mogliby to odtworzyć. Przechodząc do. Przechodząc, po prostu tamta cywilizacja, ta wielka, potężna cywilizacja, kultura została zniszczona. Ja jeszcze bym nawet zwrócił na to uwagę, że niekoniecznie dla mnie ona musiała pochodzić gdzieś ze światów. Być może my z, Byliśmy tymi bogami, może, 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 może we wcześniejszej formie naszego istnienia stan była to nasza cywilizacja, nasz układ słoneczny, który zdobyliśmy, podróżowaliśmy między planetami i tak dalej, się to wszystko zawaliło. Natomiast bo to, to są koncepcjonalne rzeczy, jeżeli oddziela się to, oddziela się to czasowo orbita Nibiru, to jest tysiące, 600. 600 lat, 3600 lat, więc. Więc wyobraź, wyobraźmy sobie taką sytuację, że ta cywilizacja tu pęka, a ta druga Nibiru jest akurat w, w apogeum. Czyli ona dotrze dopiero, jak już jej nie będzie. Na, na przykład, można sobie to różne rzeczy. Ja z tego powodu, z tego powodu właśnie Erich von Däniken starł się z Cesarią Siczynem. Erich von Deniken nie wierzył w koncept. Cicino. Sitchina, gdyż twierdził, że tak duża, wydłużona, jajowata orbita nie wykształciłaby yy, życia. Ja jestem w tej chwili innego zdania, ale zostawimy to też na jakąś inną dyskusję, jak powstało życie i, i tak dalej. Yy, i ja myślę właśnie, że, że ten okres, że bogowie komunikowali się tylko wtedy, ten okres komunikacji był wtedy, kiedy ona była w perygeum i była tu w naszym układzie mniej więcej. Wtedy mamy zauważ, że w, w, tym, w tym czasie Kumulują się też najróżniejsze katastrofy na, na, na Ziemi, najróżniejsze mhm. powodzie, jakieś przebiegunowania, katastrofy cywilizacyjne, słynne ostrzeżenie niewolników przed falą, budowanie łodzi itd. itd. To jest też technologia. Też, 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 też są przekazy apokryficzne, które mówią, że Noah też nie był w stanie wbudować tej arki. I, łodzi, I Bóg po prostu dociął mu deski i ponumerował, żeby on po prostu mógł zdążyć. I sam ten fakt zdążyć, tak samo, tak samo jest podobnie w historią z, z Utnapisztym, czy, 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 czy z różnymi powiedzmy awatarami Noego i wersjami, które, którzy też musieli się spieszyć, ponieważ. Bogowie nie byli w stanie zatrzymać tej powodzi. To znaczy, mhm. że automatycznie, że podlegali prawom fizy fizyki natury, nie byli w stanie mhm. się przedstawić naturze. To jest bardzo ciekawe. Ale ja powiem Ci jeszcze: my tu mówiliśmy się, tutaj się zakopaliśmy bardzo mocno, wkopaliśmy się w tą technologię kosmiczną. To są jeszcze nie wszystkie aspekty tej technologii kosmicznej, powiedzmy tak nazwijmy to kosmiczne, czyli przylotu, odlotu. To jest ciekawy temat, to jest taki, taki, taka na nocną dyskusję, właściwie debata wręcz, jeszcze ja bym zaprosił innych tutaj do naszego no grona, abyśmy sobie mogli potem porozmawiać. Natomiast ja bym chciał zwrócić jeszcze jed, na jeden no aspekt no. technologiczny uwagi, który nie poruszyliśmy, a moim no. zdaniem jest bardzo ważny. No. To jest technologia genetyczna. Inżynieria genetyczna. Inżynieria genetyczna to jest też technologia. I tu Ty wspomniałeś już o tym, ptasi bogowie, bogowie z głowami e, no orłów czy ptaków uh -huh. i trzymający takie fajne torebeczki uh -huh. w ręku, a jeden z nich ma nawet podobnież zegarek, jak to się, jak to się e, utarło w scenie alternatywnej. E, e, I to jest i to jest, e, i to, jest też, to też wymagałoby poważnej wiedzy naszych przodków. E, ja świątynia Apisa i to słynne Serafeum, czyli takie cmentarzysko starożytne, Dzień. A wiesz, co opisywał chyba Denikin? Opisywał jedno z, ze znalezich, właśnie w tym serapie, że mm, kiedy odkryto mm, byka i okazało się, że ten byk tak jakby miał dwie głowy. Mało tego, oby w częściach to były połamane no kości, rozrzucone, co, co, co znów pokazywałoby że kiedy bogowie nie byli już między nami, a ich chimery, hybrydy yy, i stworzenia eksperymentalne, które być może uciekły z jakiegoś eksperymentalnego zoo albo z ich domostw, gdzie oni może trzymali je, tak jak my dzisiaj, my dzisiaj też, my, my dzisiaj też yy, hodujemy hybrydy w domach, wielu ludzi o tym nie wie, choćby nasze domowe psy są tak naprawdę mi, no tak. Są sztucznie wyhodowanymi gatunkami. Nie ma takich psów w naturze, to są psy dla naszych widzimisiów stworzone. To no, są no, no, też. To z wilk tak. No, Ale tak. jest... jakby, jakby nie było jedno... i zauważ, że tak się bano ich, że je pozabijano, a żeby nie odrodziły się nigdy w życiu. No to właśnie w tym W tym, w tym, w tym świątyni porobano no tak je na tak. kawałki, wrzucono je tam kości, żeby się nie złożyły. I no to tak samo jest jak z tymi gigantami, których przecież Enlil na przykład nienawidził i postanowił po prostu je zgładzić, mimo że przecież dokładnie. ci sami bogowie wiesz, stali za tym, że ci powstali, no. e, cyklopii, cyklopii, kyklopii, giganci powstali. Cyklopi, olbrzymi cyklopi, kyklopi, giganci i wielkoludzi. Także jest ich cała masa, róż, różne gatunki. A choćby i wojna w klasycznym Panteonie bogów rzymskich, gdzie zrzucono olbrzymów do Tartaros. A, tak. I, czyli mamy wojnę Olbrzymów, wojnę właśnie jakiś hybryd, jakiś stworzeń, definitywnie stworzonych tutaj na Ziemi, zresztą opisy i średniowiecznych historyków, i nawet Herodot wspomina o właśnie o w tym, w, w apisa, że tam był byk, który czy byk czy stworzenie, które, które miało e, gdzieś tutaj na dole taki, taką plamę w kształcie kwadratu e, na, na plecach e, był e, też na sierści taki, taki wyrośnięty e, znak też w postaci włosów jego e, jakiegoś ptaka orła czy pod językiem jakiś chrząszcz. co co wszystko znowuż pokazuje, że były to, Yy, takie staty, zabawki które są w ogóle tych bogów znane, być może, tak. Ale najbardziej mnie, mnie najbardziej szokuje no. mnie jedna, jeszcze, jeszcze jedna taka rzecz. Nie wiem, czy sobie przypominasz. No ale pamiętasz te prace Heraklesa, które miał wykonać? Lew yy, 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 tak, na przykład, no one, właśnie takie postacie występują, postaci występują bardzo dużo takich hybryd dziwnych chimer. No, Czy pterodaktyl, coś takiego było opisane, wiem, że to są szokujące w ogóle i, rzeczy. Dokładnie, ale zobacz, jest jeszcze jedna bardzo ciekawa, uderzająca więc rzecz, to jest czarny obelisk yy, króla Salmasary II z Asyrii. Mhm. I na tym obelisku jest taki rysunek, gdzie bogowie, czy jakieś postacie ludzkie, mają ludzkie czy ludzkie, można się tam doszukiwać, mhm. y, bo powiedzmy, niech ludzkie będą, no. nie będziemy tam się już czepiać w detali, chociaż ja tam przyglądałem się, nie jestem taki całkiem pewny, ale dobra. I na smyczy, tak nazwijmy to, mają takie dziwne dwie, 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 chimery z ludzką głową, by się wydawało, mhm. ale Tutaj Lów lwie, lwie, lwie korpusy, tak jak słynna aleja między Karnakiem a Luksorem. 3,3 km 800 metrów po dwóch stronach stoją właśnie takie chimery w postaci takich sfinksów byśmy nazwali, czyli różnych takich wersji tych himer, czyli one by musiały być bardzo popularne. Ale co mnie tam w tym, w tym obelisku tego właśnie króla Salmasara II szokuje, jest jak się przyjrzymy, bo to jest właśnie to, te detale tych rzeźb, moim zdaniem są bardzo ważne, to nie są, nie są jakieś ozdobne, tam, tam, ten, powiedzmy, mistrz, który to robił, który drążył to, te, czy, czy w jakiś sposób wykonywał te, te skulptury i, i, i te płaskorzeźby mm -hmm. tam. muszą mieć to, jakiś wzór. Starał się dokładnie to zrobić i zauważ, mm -hmm. że głowy tych, przynajmniej mm -hmm. jedna na pewno, głowy tych tych są jakby przyszyte. Mamy tutaj no, szef taki. Jest szef taki wzdłuż tego, co świadczy o jakimś mechanicznym zamienieniu tej głowy. Ja mam taką teorię zwariowaną, zaraz o niej opowiem, ale zastanówmy się, czy jest to możliwe. I teraz tutaj zwracam uwagę na doświadczenia rosyjskich uczonych w czasie i po II wojnie światowej, gdzie w zamian za technologię. Po drugiej wojnie, po drugiej w czasie, w czasie II wojny światowej Amerykanie z Rosjanami wymieniali się, Stalin prosił o technologię. Więc yy, Amerykanie niechętnie się chcieli dzielić, ale pewne rzeczy jednak tak, współpraca naukowa jak najbardziej tak. Ale co w zamian? Co pan Stalin nam oferuje technologicznego z Rosji, oprócz sierpa i młota, no co tam można jeszcze technologicznego do Ameryki przywieźć? Okazało się, że można właśnie doświadczenia yy, z zakresu biologii. I tam stało, już nie pamiętam kto to tam, jaki jak Iwanow, Jewgieni, czy doktor tam, niech będzie, jakkolwiek by się nazywał, robiono w każdym razie niezwykłe doświadczenia. Są nawet filmy, które ja taki film widziałem, jest przerażający, kiedy obcięto głowę psu. A, tak, pamiętam. To. Podłączono go do aparatury, ten mhm. pies żył tam jeszcze jakiś czas yy, i reagował na bodźce. To jest jedna taka rzecz, jest to możliwe, po prostu obcięcie głowy i utrzymanie jej przy życiu. Mało tego, przecinano psy na dwie części albo głowę i doczepiano innym psom wykorzystując ich ciała jako, jako okay. system za, zabezpieczenia, jako logistykę dla tej, dla tej głowy. I to działało przez ileś tam tygodni. Te głowy, te psy były czy tu doczepione, czy tu, czy tu. Czyli my dzisiaj znowuż dochodzimy do momentu, już dawno przekroczyliśmy ten moment, ten rubik został przekroczony, gdzie potrafimy Mechanicznie, już tu, bo mówimy tu o inżynierii genetycznej, bo teoretycznie można powiedzieć, że jak poznamy tajniki yy, tej inżynierii, to będziemy mogli sobie takie istoty dla zabawy, dla zabawy, nazwijmy to, wyhodować. Yy, natomiast klonować, jak wyhodować, no cuda robić, yy, zabawiać się w boga. Natomiast tam ci to. Ud Można też to zrobić bardzo o wiele prostszym sposobem, po prostu chirurgicznie, a my wiemy, że wiedza chirurgiczna, poziom operacji chirurgicznych dawnych cywilizacji też szokuje. Też szokuje tak. naukę, kiedy widać po, po szkieletach, po, po różnych ciałach, które wydobyto zabiegi chirurgiczne na najwyższym poziomie. I teraz ja patrząc na te właśnie. Hybrydy, na te przyszłe głowy, no są. No, no, jestem zaszokowany tym, co widzę. I, i, I tak jak wspomnieliśmy na początku, artefakty. Czy teksty zawierające wodki techniczne, gdzie są przez archeologów, historyków po prostu odrzucane do szuflady jako kuriozum baśnie i legendy, kiedy się da to innym ludziom, z innej dziedziny, oni zobaczą, dostrzegą więcej niż to, czym specjalista, który to wydobył, się zajmuje. I dostrzegają, wydobywają, reinżynierują, czyli mhm. dokonują inżynierii wstecznej. Ja widzę taką właśnie właśnie na tych rysunkach, na tych skulpturach, na tych właśnie. W tym obelisku y, Salmasara II. Właśnie przykład taki y, właśnie tej technologii genetycznej. Już nie będziemy tutaj wspominać o... o, o y, Wiesz, no w sumeryjskich o, przecież w pismach jest opisany przecież zabieg in vitro. No jak... y, to... To jest kamienie z, z Ika, transfuzja krwi, krew, gdzie ciężarnej kobiece aplikuje się transfuzję do żylnie. Mamy takich przykładów, mnóstwo, właśnie to, to, o tym wspomniałeś również. To jest szokujące. I, i, I ja, to jest też, to jest też o, często my zapominamy właśnie o tego typu technologii, y, która była również używana. To świadczy o wysokim zaawansowaniu y, tych kultur, czy kultury, która y, wtedy istniała, produkcja hybrydów, być może dla zabawy, być może w jakimś innym celu, mhm. być może jako symbol statusu, y, być, może, być może, ja właśnie wspomniałem, że mam taką teorię, wyobraź sobie, że, że karano w ten sposób jakichś niesfornych y, sług. Po prostu obcinając głowę i tak w im drzewając i gdzieś indziej. I wyprowadzanie jest... go na smyczy wtedy z tego, z, z tego powodu. Bo jeden z tych, na tym obelisku, czarnym obelisku króla Salmasary, jedna z tych postaci sakciuka idąc. Mhm. Jest to szokujące dla mnie z jednej strony i pokazuje, jak Poważnie, powinniśmy się zacząć interpretacją tych rysunków, bo ja wiem, że to brzmi absurdalnie. To brzmi szokująco i absurdalnie, ale y, zapytamy się jakiegoś historyka, no to on opowie nam historię tego zupełnie. Y, Jakąś właśnie, wystaną z kciuka, bym tak mógł powiedzieć bardziej. Interpretacje nie mające jakiegoś logicznego podłoża, dlatego że, że no nie ma hybryd, nie ma takich lwów z ludzką głową. A, a zobacz, ile, ile takich reliefów jest w starożytności. Tak, no, bardzo dużo jest takich opisów, właśnie istot, czy, czy zwierząt, zwał jak zwał, których dzisiaj nie ma na pewno, ale pytanie na bo. Ogólnie jest tak, że przyjmuje się, że to były wyobrażenia tych naszych przodków, tylko jak mogli mieć wyobraźnię nasi przodkowie, no to też jest takie, wiesz, znaczy, że tak. się mogli wyobrazić. Czym kierowali, co leżało u podłoża i wyobraźni. No właśnie, właśnie jest to niedopowiedziane. Wracając do, tych, do, tej, do tej inżynierii genetycznej, to przecież. W, jest zapisany, i to nie to, że Sicin to umieścił w swoich książkach, tylko to jest w jakimś z, 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 po prostu z literatury sumeryjskiej. Jest to tekst, gdzie zebrało się 7 bogini, 14 bogini, i 7 urodziło niemowlęta płci męskiej, Zdziwaj, 7 urodziło tak. płci żeńskiej. Czyli co tu, o co tutaj chodziło? No, chodziło o to, że te boginie y, zebrano gdzieś w jakimś miejscu, tak? Jakimś coś na, na znak na, na wzór naszego szpitala, zapodniono je sztucznie, po czym one urodziły po prostu dzieci. Dokładnie. Y, I wtedy nastąpiła no, wiadomo, że nastąpiła selekcja, tak? no, bo niektóre były. Powiedzmy niedołężne, coś tam się z nimi działo, ale to wiesz, taki opis, jak się, jak się przeanalizuje dokładnie, to taki opis no jest szokujący wręcz. I mi się wydaje, że tam nie ma dwóch zdań w tym opisie. Degradowanie wszystkiego do niewiedzy naszych, być może rzeczywiście, nie wiedza naszych przodków, rzeczywiście tam była, ale oni opisywali to, co zauważyli. Co, co być, być może, być może niekoniecznie, niekoniecznie sam pisarz to widział, ale ale co No pytanie słyszał, właśnie, jak te jakie teksty przekazy? były tworzone, bo według, według tych narracji wiesz, starożytnych, to Bogowie przekazywali te teksty skrybom, a skrybowie je opisywali. Tylko wiesz, teraz jest problem taki, że no, jak oni mogli przekazać tak bardzo wyrafinowaną wiedzę, w tamtych czasach to musieli to robić tak jak Jezus, wiesz, miał te swoje. Wypadło mi słowo z głowy. No, jak przy przypowieści. Przypowieści, właśnie. Przypowieści. I tak samo coś w tym rodzaju było, wydaje mi się, wtedy, a później, kiedy skryba kolejny, wiesz, kopiował te teksty, no to już też pewnie było odejście od tego oryginału. Ja pewnie, że było dokoloryzowanie też no, faktów. Też, też, to też, też trzeba wziąć pod uwagę, ale. Natomiast niewątpliwie no, historii takiej, no powiedzmy, jak z tymi boginiami, no, nie dało się według mnie tak po prostu zmyślić, czy chociażby tych, jak mówiliśmy wcześniej, o tych podróżach y, międzyplanetarnych, gdzie przecież w, mówimy o Sumerze, przecież jest opis jak Etana, prawda, który według Sumeryjskiej listy królów rządził przez 1500 lat, jest mit o Etanie, kiedy on y, opuszcza planetę, naszą planetę Ziemię. Tak. W poszukiwaniu tabletki, zdaje się, przeciw niepłodności, i on to znaczy nie, tam chodziło o to, że on poszukiwał on poszukiwał rodzin. I właśnie, bo jest on, właśnie bardzo tak, często bogowie, lub też bohaterowie, bo przez bogów, zadania, aby tak. znaleźć jakiś środek cudowny, eliksir boski, czy też słynny. Yy, 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 no, no choćby i zobacz, legenda um, o świętym gralu, co tak. aż do na naszych czasów dotarła, rycerze królowego stołu i parsiwal, którzy wyruszyli właśnie, aby, aby coś znaleźć. Zawsze są takie, czy, czy nawet słynne jabłko, czy owoc z Edenu, drzew, drzewa życia, drzewa wiedzy, ormus słynny, boski i tak dalej. Także to są właśnie niesamowite rzeczy, jakieś środki chemiczne, które miały jakieś niesamowite właściwości tym bogom jakby obdarować, ale też ludzie też poszukiwali tego, też chcieli być tacy jak bogowie. Czyli to wszystko są to wszystko są po prostu dla mnie to, to, to nie są baśnie i legendy to są pragnienia tuż opisane, by ocena sytuacji no. e... Ale jak wiesz, jak można byłoby opisać, jak ten starożytny autor miałby opisać sytuację w której podróżuje na jakimś tak zwanym orle i kiedy podróżuje im wyżej, wznosi się w powietrze, w górę, to w pewnym momencie Ziemia znika jako planeta. I no, na, no jest przecież taki. Na podróże, wątek. podróże Henocha, gdzie w czasie wzniesienia się Henoch opisuje przyspieszenie, G-force, jaki działa na jego ciało. Opisuje zwiększenie ciężaru swojego ciała, nie może się ruszyć, obieg przyspiesza to znowuż mamy tutaj taki, taki, taką informację, że ta technologia nie była wiele lepsza od naszej. Nie było niwelacji mm -hmm. żadnej siły grawitacyjnej, tylko on musiał to przecież nie ścierpieć. Też obserwuje Ziemię z góry, ale mało tego, w jego ostatnim tam wzięciu, kiedy go zabrano na końcu, jest taki ciekawy epizod. Yy, yy, został zabrany przy świadkach. Gapie, nazwijmy to, pod, pod Podeszły do tego obiektu zbyt blisko. Obieg wystartował. Czy też, czy też kiedy zaczął, zaczął jakby inicjować moment startu, to poniesiono ludzie stojący wokoło. Kilku z nich poniosło śmierć i to bardzo ciekawą śmierć zostali zamrożeni, zamarli, spadł śnieg. Jak sobie ten opis weźmiemy i sobie porównamy do dzisiejszych startu rakiet, zauważ, że, że paliwo rakietowe jest utrzymywane ciekły tlen jest tam też, dzisiaj są na paliwo stałe, są też różne, różne, różnego rodzaju chemiczne substancje tam. Niektóre wymagają, wymagają bardzo mocnego obniżenia temperatury i cała ta rakieta często jak startuje, to odpadają kawałki lodów od niej, ona jest cała zaszczonowana. Tak. Jest zimno na około bardzo mocno, bo to się wszystko tam chłodzi. To też wyglądało na to, że ten obiekt startował z jakiejś infrastruktury i ci, tak. co podeszli gwałtownie zmiana temperatury zmarni po prostu z odciągnięcia ciepła od nich. Jest to, jest to czy, 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 czy było to jakieś paliwo właśnie, które tego wymagało, czy po prostu obiekt czerpał energię z otoczenia, a znowu żebyśmy dalej sobie poszybowali, i odciągnął to ciepło, na razie świadkowie mieli opowiadać, że spadł po prostu śnieg, zasypał śniegiem, bo wszystko białe obiegło to ciało i tam były wypadki śmiertelne. Więc, więc mamy, mamy nie tylko artefakty, mamy nie tylko obrazy, legendy w opisach, czyli mamy w opisie takie sytuacje technologiczne, mamy w obiektach, które wydobyte zostały, Mamy, oczywiście nie wspomnieliśmy, bo wspomnieliśmy już o inżynierii energetycznej, ale jeszcze o samej technologii, jak na przykład prąd elektryczny. No tak, przecież zostały w Iraku między innymi odnalezione te baterie, tak zwane bagdackie. Baterie z Bagdadu. Rzymianie tak. przecież tak samo korzystali z nich bardzo długo. Rzymianie w ogóle byli blisko wynalezienia prądu elektrycznego, tam niewiele brakowało w zasadzie. No ale faktycznie te, te znaleziska z Iraku pokazują, że możliwy możliwe był rozwój może nie takiej technologii, wiesz, jak nam się wydaje dzisiaj, ale po prostu techniki, która no, mogła po prostu ułatwić życie tamtym ludziom, na przykład przez wynalezienie tych, tych ogniw elektrycznych. I to znowu pokazuje, że te wynalazki ze starożytności i w ogóle epoka starożytna jest dzisiaj w ogóle, tak naprawdę, nie rozumiana przez, przez historyków. No bo ja nie, nie, nie pamiętam, żeby jakiś profesor, doktor jakoś bardzo do tego przywiązywał uwagę. I to jest bardzo, bardzo ciekawe, tym bardziej, że na przykład, tak jak masz świątynie różnego rodzaju, jak w Egipcie masz świątyni Dendeli, gdzie są te, wiesz, te tak zwane. E, e, żarówki, e, e, tak? E, e, tak żarówki, żarówka, żarówka, tak. No właśnie, ale tam problem polegał na tym, że żeby w ogóle cokolwiek w tej świątyni zrobić, wykuć w skalę, no to trzeba było tą, tą powierzchnię tam oświetlić. No i jak to zrobić? Przecież ogniem tego się nie dało zrobić, bo po prostu ci ludzie by się tam podusili. No i teraz, no. Nikt nie jest nie ma w stanie śladów nawet, nawet nie ma śladów. Popałków, no właśnie, popaleń, a tak. Więc pytanie y, jest takie, no jak, jak można było światło, prawda, y, tam do środka sprowadzić? I też y, naukowcy jakoś nie widzą, żeby się palili, żeby rozwiązać tą, y, tą zagadkę. Więc według no. mnie po prostu musi minąć pewien czas, musi przyjść nowe pokolenie. Naukowców, tak. którzy będą tak. zupełnie inaczej patrzyli po prostu na to wszystko. Ja jeszcze dopowiem, wiesz też, właśnie wspomniałeś o tej żarówce, też słynne izolatory, nazwijmy to elektryczne, tak, które tam tak, są tak. uznane za, za, za filary świata tak. i takie rzeczy. Rzeczywiście, no ja nie chcę mówić, że tak, to, to są tak. Ale one przypominam jako żywo, właśnie taki izolator. Tak. I jeden z nich stoi pod tą żarówką, nawet tak trzeba też powiedzieć, tak. on o to opiera, gdzie być może bardzo duże napięcia były tam, może stosowane, trudno powiedzieć, i wymagał, taki izolator musiał tam być, to miał swoją Swoją logikę, więc takie światło dla faraonów rzeczywiście było potrzebne, i to dzisiaj też nie rozwiązane. Próbowano tam e, wprowadzić światło za pomocą takiego systemu miedzianych, niewypolerowanych lustr, ale to spaliło na panewce, ponieważ słońce jest w ruchu, tak nazwijmy to. E, nazwijmy to, że słońce jest w ruchu, w cudzysłowie, oczywiście, przesuwa się e, z naszego punktu widzenia mhm. nad horyzontem i od, musiałby e, e, cały czas, musiała być korekcja tego, bo by to niezwykle trudne. Próbowano to zrobić i nie byłoby to i, i, i a nas elektryczne światło rzeczywiście by e, Co prawda potencjał elektryczny tych e, baterii był nieco mniejszy niż 1.5 V ale wystarczyłby do właśnie takiej żarówki zapalenia. Zresztą można było je połączyć i równolegle, i szeregowo, uzyskując ewentualnie większą pojemność baterii, albo większe napięcie. Także, także to, to byłoby możliwe. Tym bardziej, że tysiące takich baterii znaleziono. Czy się tłumaczy, że być może używano to do galwanizowania różnych metali? Możliwe, jakby nie było, ale byłoby to zastosowanie prądu elektrycznego. To byłoby było coś, coś niesamowitego. Jeszcze jedna rzecz, ja powiem jeszcze jedną taką ciekawostkę. Już na koniec chyba mi się wydaje, bo my tu znowu sobie pozwolili. To jeszcze e, też trzeba wspomnieć o Rapanui, czyli Wyspie Wielkanocnej, gdzie właściwie ona słynie z tych, z tych posągów. Tak naprawdę e, zwróciliśmy tam też e, w jednej z naszych ostatnich rozmów na, na te posągi. Też powinniśmy do tego wrócić, moim zdaniem, i e, sobie przyjrzeć się takim szczegółowo pewnym aspektom takich właśnie zagadek historycznych. To tam e, został odnaleziony też schemat, taki, taka płaskorzeźba, mhm. czegoś, co. Jeśli nie wiadomo czego, tak, takie linie, jakieś zaokrąglenia wyrzeźbione, wydrapane, nazwijmy to. Aż ktoś wpadł na pomysł, że weźmiemy kredę i pomalujemy tam kredą, te, czy w ogóle farbą jakąś, te linie i zobaczymy, co, co z tego wyniknie. No i pomalowano to i co. No i wyszło coś, co właśnie to, to jest ten aspekt, o którym wspomniałeś. Archeolog by tego może nie rozpoznał. Historii by też tego nie rozpoznał, natomiast inżynier albo jakiś technik natychmiast zobaczyłby schemat silnika odrzutowego komora spalania, komora sprężania yy, dolotowe systemy gazów yy, to, jest, yy, to jest aż. Szok... Jest to absolutnie prawidłowy schemat takiego silnika. Ale oczywiście nie ma tu dowodu, że jest to silnik, że ktoś tam. Ale dokładnie tak wygląda: cóż począć? No jest on na tej skalce, mi się to podoba, czy nie? Mało tego w Ameryce Południowej, jeśli, jeśli się nie mylę, jest to w Peru, tam gdzieś. Już teraz nie powiem nie powiem miejsca, bo już też, 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 też sam, to jest tyle tego, że w każdym razie jest tam podobna sytuacja. Tam doszło do podobnej sytuacji, gdzie też takie, takie właśnie. Wydawały się ornamenty, jakieś, jakieś spirale, jakieś okręgi. Właśnie coś bardzo podobnego do, do tego, to co na Wyspie Wielkanocnej. Również zostało tą samą metodę, pomalowano to w różnych kolorach. No i co? E, silnik elektryczny. E, schemat taki ideowy, właśnie jak się w, w elektrotechnice stosuje silnika elektrycznego z wszystkimi elementami, które, które on potrzebował plus minus e, e, dwie żyły, które go zasilały. No, e, no Zauważ, że budowle że, często są budowane na kształt jakby takich właśnie mikroprocesorów czy czegoś takiego, to też jest bardzo ciekawe. Te słynne kamienie tam, które, te słynne klocki Lego z Ameryki Południowej, które no. tam się znajdują, jest tam taki kamień, który, który ma takie nisze, takich kilka takich jest wyżłobionych kwadratów, nazwijmy takich wgłębień i tam też taki fenomen się, właśnie tam jest tam w pobliżu niedaleko jest też ten właśnie schemat tego silka elektrycznego o dziwo, tam kiedy Włożymy. Yy, Ma się włożyć, bo ja, bo ja tego nie robiłem doświadczenia, więc ja tu się powołam na, na tych, y, którzy to próbowali. Jeżeli się włoży kompas do jednego z tych okienek, to on, wskazówka się wychyli o pewną wartość. Jeżeli się następnego okienka włoży, wychyli się wskazówka tego kompasu o podwójną wartość, czyli do kwadratu rośnie cały czas. Mhm. Y, jest taka, y, taka y, progresja tego. Yy, I teraz jest pytanie. Jak to możliwe, jak to jest kamień i dlaczego tak się dzieje? I próba wyjaśnienia była taka, że jest to rzeczywiście możliwe, kiedy te, ten kamień, już nie wiem co to za materiał, jest to jest bardzo twardy materiał, z którego one są robione. Byłby wtedy to możliwe, gdyby on bardzo długo poddany był bardzo wysokim natężeniom pola elektromagnetycznego. To takie zjawisko mogłoby w tym kamieniu wystąpić. A biorąc pod uwagę, że tam jest schemat, tego silnika elektrycznego sugerowałoby istnienie jakiejś technologii, powiedzmy, no nie chcę mówić nie z naszego świata, bo my znamy silniki elektryczne, ale technologii absolutnie nieadekwatnie pasującej do tamtej tak. kultury mhm. i społeczeństwa. I tu właśnie wiesz, jest jeszcze takie ostatnie chyba zagadnienie, które. Które, które mogłoby być dla widzów powiedzmy też pytaniem jednocześnie, dlaczego nie znaleźliśmy takiego działającego maszyny, tylko takie schematy, jakieś rysunki wyryte, dlaczego nie ma takiej aparatury znalezionej. Odpowiedź jest prostsza niż się nam wydaje według mnie. Po prostu nie przetrwały próby czasu. Żadne urządzenie techniczne, które my wyprodukujemy, nie przetrwa tysiąca lat, nie mówiąc już o eonach dziesiątków tysięcy. Za być może nie przetrwa żaden CD player, żaden videorekorder, tak. żaden komputer, laptop, nic takiego nie przetrwa. Mało tego, wystarczy sobie. Zobaczmy sobie, są ludzie, którzy szukają artefaktów z drugiej wojny światowej, różnych magnetów, hełmów. Wydobywa się je, zobaczmy w jakim stanie. Przeważnie są w stanie rozkładu. Mm -hmm. Nie ma ich. Y, porzewiałe zatracone. Gdzieś się czasami zdarzy egzemplarz, ale to jest zaledwie 80 lat, bo, bo no to po wojnie. masz tysiące lat. No. A tu nie, nie, nie mówimy o, ty, e, mówimy tu o tysiącach. E, spadło, zostało zestrzelonych tysiące samolotów na polach bitew, nad polami bitew. Czy ktoś z nas znalazł taki samolot gdzieś na polu bitew? Na e, ja. Ja jeden samolot wiem, czy ty byłeś z nami wtedy na wycieczce na górę ślęży z przewodnikiem, czy ty byłeś wtedy nie, nie, nie przy nie, nie. tym, gdzie nie. właśnie tam e, przewodnik nam e, pokazał, że tu jest wrak myśliwca niemieckiego, który rozbił się w czasie II wojny, w czasie lotu uderzył w tą górę ślęża i się rozleciał. I ja powiem tak, że tam nic nie leżało, co przypinało samolot. To była po prostu sterta kamieni. I pomiędzy nimi jakieś kawałki zardzewiałego metalu, powiedzmy. Nic, nic, jakbym to znalazł, to kawałek blaszki, kawałek. Do niczego byłoby to, po prostu nie ma tego, zostało to wchłonięte przez naturę, nie mówiąc już właśnie o takich właśnie, jak wspomnieliśmy, eonach czasu. Także, także, także to. to będzie sensacją jak się takie coś znajdzie być może, być może jakieś elementy zostały znalezione nie przeczę ale nic o tym nie wiadomo być może byłoby to znalezisko tak szokujące że nie odważono by się tego postawić trudno powiedzieć jakby się zachowała nauka w tym, w tym wypadku ale ja to po prostu eee. chciałem zauważyć gdyby ktoś miał takie mhm. właśnie pytanie i się zastanowił, dlaczego nic z tego nic nie zostało no właśnie Witku, na zakończenie więc y, tego naszego spotkania, jeszcze krótki fragment mitu Inana i kraj Ebih, gdzie jest opisany, y, w jaki sposób Inana się przemieszczała. Inana, czyli y, sumeryjska bogini, która y, była y, y, identyfikowana z, z planetą Wenus. Tak. Y, to była też akadyjska Isztar. Tak. Y, później, a była też zwana uwaga. Y, ja, rzekła Inin, kiedy, to jest istotne, kiedy przemierzyłam niebo i ziemię, kiedy przebyłam Elam i Subir, przekrac przekraczając góry Lulubi i kiedy skierowałam się ku tej górze Ebich, kiedy skierowałam się do tego kraju i gdy przybyłam do niego, ja i Nin, on nie okazał mi żadnego szacunku. Zobacz, że przemierzyła niebo i ziemię. ziemię. i Jest powiedzia powiedziane nawet dokładnie przez jakie ona regiony się przemieszczała, Elam i Subir, przekraczając góry Lulubi, no to to są, wiesz, dystanse bardzo duże. I teraz, jeżeli to jest opisane, że ona przemierzała wręcz niebo i ziemię, no to powiedziałbym tak, że żadnymi środkami tutaj konwencjonalnymi tego nie mogła zrobić, a też jest taka interpretacja, że jeżeli ona była interpretowana jako ta, wiesz, Wenus, no to ta planeta niby jak miała przemierzać w jaki sposób? Wiesz, no to to są właśnie takie historie, jakby wyrwane z kontekstu, że mamy ten Wiesz, Jak... Świat sumerów jakieś tam wiesz coś tam warzywka owocki a nagle mam taką jakby przebudzenie tak jakby szok no bo nagle mam jakiś opis techniczny jakiegoś y, m, obiektu który przemieszczał się z dużą prędkością y, który był w stanie wiesz y, po prostu od tak duży y, duże dystansy y, zobacz, czasy podróży władców egipskich do y, gdzie to było somalia tak, y, no, tak. I taką barką, która w powietrzu się posuwała. I ona to, to tylko trwało, nie wiem, parę godzin, i on był nam na miejscu, co było absolutnie fizycznie w tamtych czasach niemożliwe. Jeżeli byśmy próbowali jakąś konwencjonalną wziąć, powiedzmy, lektykę, którą niewolnicy mieli biec, no tak. czy, czy, czy cokolwiek, nic no tak. takiego nie, nie mogło mieć miejsca. On bardzo często te wizyty, do, nie do Somalii, Etiopii, przepraszam, Etiopii. do Etiopii, mm. chodzi, chodzi o Etiopię, gdzie później legendy związane, o czym tu nie wspomnieliśmy jeszcze, o arce przymierza, która mm. Też jest asocjowana z technologią bogów, ale myślę, że, że, że wszyscy wiedzą o co chodzi, nie. i może innym razem sobie porozmawiamy o, tej, o, o, tej, o tym bardzo skomplikowanym, właściwie problemie. Ale właśnie tam jest ten motyw, gdzie do Etiopii podróżowano właśnie taką, takim wehikułem, który niezwykle szybko nie dotykając ziemi podłoża przemieszczał się. Swego rodzaju niektórzy właśnie tam widzą protoplastę latającego dywanu wręcz, mm -hmm. który tam w orientie później się stał legendarny. Tak, jest także myślę. Że jest naprawdę sobie. bardzo dużo, tak.